taki duet, dwie kukurydze i machający biały robak jako taki żywy wabik. Udało się wpasować leszczom Wigusta. Natomiast czy ten leszcz dalej jest, czy sobie podpłynął z falką? Z falką. Dwie kukurydze, biały i taki sportowy leszczyk. O, jak ładnie się tutaj zaprezentował do kamery. Dzisiaj łowię na klasyka przy użyciu zupełnie nowego wędziska. Jest to nowość na rynku polskim. Seria Dedicate od Genloga, kije i dla wyczynowego federowca, jak i bardziej zaawansowanego amatora. Bardzo fajne wędki. Ja łowię wędziskiem o długości 3-6 metra i ciężarze wyrzutu do 100 gram. W zestawie dostajemy 4 szczytówki. Wędka bardzo szybka, bardzo dynamiczna, z silnym dolnikiem, fajnie ładująca się, oddająca bardzo celne rzuty i pozwalająca rzucać koszykami na dystans grubo powyżej 60 metrów. I ciekawie zbudowana rękojeść. Nie znajdziecie tu korka, tylko sam blank przechodzi sobie dalej, co jest bardzo fajnym rozwiązaniem. W tej chwili na takie rozwiązanie też w zasadzie pojawiła się moda, bo holując rybę, te drgania, które przenoszą się z samego blanku, są na tyle czytelne, że bardzo szybko jesteśmy w stanie odczytać to, co ryba ma na myśli, albo to, co wykonuje, reagować bardzo szybko, a tymczasem unikać niepotrzebnych spinek, co docenią głównie osoby startujące w zawodach, ale też amatorzy, którzy lubią łowić sportowo i chcą łowić w sposób taki, aby nie tracić ryb w trakcie holu. Leci jak z procy, a koszyczek mamy tak naprawdę 40-gramowy, zwykły, najbardziej tradycyjny koszyk do klasycznych odsłon Federa bez koszyka dystansowego. Myślę, że jakbym tutaj podpiął koszyk dystansowy, to by leciało jeszcze ze zdwojoną siłą, więc naprawdę dynamiczny kij z ogromnym zapasem mocy w dolniku. I... O, przerwał nam leszcz. Więc szukajcie tych wędek na półkach sklepowych, a jak pracują, jak sobie radzą z rybkami, możecie zobaczyć teraz. Ładnie wybarwione leszcze. O, zdrowe rybki. Super. W ofercie Genloga znajdziecie szeroki przekrój żyłek od tych przyponowych, na którym budujecie swoje przypony, czyli pierwszy element zestawu federowego. Średnice zaczynają się od tych typowo zawodniczych, czyli 0,8 i nawet mniejszych, po bardziej wytrzymałe żyłki dla innych odsłon federowych i do łowienia większych ryb. Ja w dłoniach trzymam 16. Zobaczcie, sprawdźcie sobie te żyłki. Na pewno docenicie to, że parametry związane z ich średnicą są powtarzalne. Żyłki nie są przegrubione, a prezentują odpowiednią wytrzymałość.
i sprawdzają się zarówno w amatorskim, jak i zawodniczym wędkowaniu. Do tego pełen przekrój żyłek głównych, od tych dedykowanych stricte feederowi, do żyłek uniwersalnych w różnym przedziale cenowym. Na pewno żyłki feederowe wyróżniają się tym, że są mało rozciągliwe, fajnie toną, mają znów to samo co przy połnówkach, powtarzalne średnice, a parametry wytrzymałościowe są na tyle dobre, że dostosujecie daną żyłkę do metody, na którą wędkujecie i do ryb, na które w danym momencie się nastawiacie. Jest. Widzicie, mój zestaw do dzisiejszego wędkowania jest dość prosty, czyli na głównej żyłce mamy zamontowany taki krętlik federowy z agraweczką, później jest stoper, następnie jest skrętka, szybko złączka, przypon. Ja jestem zwolennikiem długich przyponów, łowię dzisiaj na około metrowy przypon, bo taki najbardziej się sprawdza, leszczą taka długość dzisiaj optymalnie pasuje. Na końcu mamy haczyk. Genlog oferuje szeroki przekrój haczyków, różnego rodzaju rozmiary, różnego rodzaju budowa, pod haki typowo, pod ochotkę do haczyków, pod większe przynęty, pod przynęty roślinne. Ta budowa haka jest za każdym razem inna, dostosujecie ją do różnych potrzeb. Dzisiaj klasyczne rozwiązanie, koszyczek 40-gramowy, nieduży, czyli wody stojące, niezbyt głębokie zbiorniki, mogą być też kanały, które niezbyt szybko sobie płyną. Tam na pewno taki koszyczek się sprawdzi. Oczywiście większe gramatury, wiadomo, obsłuży nam też płynące akweny. Ja łowię na 40 gram. Później pojawiają się koszyki dystansowe, tradycyjna budowa, czyli ten pocisk znajdujący się na dnie, pozwalające słać zestawy na dystansę grubo powyżej 60 metrów. Przekrój jest spory, jak widzicie, jeżeli chodzi o wielkość i o kwestię tego, ile mamy, jak ta siatka tutaj jest zbudowana, kwestia uwalniania, o, to można najlepiej zobaczyć. Tutaj mamy tą siateczkę z zupełnie innego drutu. W zależności od tego, jak chcemy, jak szybko ma się mieszanka z koszyka uwalniać, możemy dostosować koszyk i do odległości, i samego uwalniania towaru, jak i gatunków ryb, na które w dany dzień się nastawiamy. Natomiast dystansowe koszyki zamyka seria koszyków tak zwanym pierścieniem na dnie, czyli obciążenie idzie tutaj po całym obrysie. Ja te koszyki dystansowe także stosuję na przykład na akwenach z mulistym dnem. Te koszyki tak mocno nie przylegają do dna. Poza tym to jest odmiana koszyka dystansowego, które powiedzmy swobodnie sobie do tych 50 metrów z niedużą okrasą poleci. Później już przechodzimy na te wcześniejsze koszyczki zanętowe. Natomiast wielu wędkarzy twierdzi, że zaletą tych koszyków jest też to, że one wpadając do wody mniej hałasują. Tam, gdzie ryby są bardzo przewrażliwione na opadanie koszyków, no to takie rozwiązanie na bardzo ostrożne ryby. Natomiast serie koszyków zanętowych w jakiś sposób dopinają koszyki wykonane z tworzyw. Tutaj wiele rzeczy tak naprawdę ma wpływ. Jak zauważycie, ten koszyk ma tutaj takie skrzydełko. To jest element taki, który poprawia jego trajektorię lotu w trakcie lotu koszyka. Tutaj znów inna budowa samych oczek w tej części. Już ich nie mamy, więc to też kolejna nowa rzecz w stosunku do tamtych koszyczków. Natomiast sam kolor jest na tyle dyskretny, że naprawdę ostrożne ryby często dają się podejść dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, jeżeli chodzi o same kosze. Coś tam bardziej przyjemnego w dotyku, ale teraz płynie znów pod brzeg.